Możemy przy nim płakać, możemy przy nim wymiotować, nie tak jak przy innych Chińczykach. WTF! Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i cóż, cały czas jest ponad 1000. Mam nadzieję, że widzieliście specjal z okazji 1000 właśnie subskrypcji. W weekend będzie jeszcze coś specjalnego, czyli coś, co już polubiliście i co chwilę zadajecie mi pytanie, kiedy kolejny odcinek. Tak jest, myślę, że możecie się już powoli domyślać. No a dziś znów bierzemy sobie, bo bardzo nas prosiliście o analizę tego czegoś, co no AliExpress nazwał obcym. O ile Aliensem, o ile w przypadku Jasia Fasoli nie było tak źle, tak sprawdźmy jak... To się ma w przypadku obcego, jak to wygląda. Opakowanie również jak przy Jasiu Fasoli nie jest za tekturowe, nie jest za bardzo kartonowe. Jest to po prostu kawałek folii, tu wyjątkowo jeszcze bez obrazków, więc ten jakby konstrukt, możemy przy nim płakać, możemy przy nim wymiotować. Nie tak jak przy innych Chińczykach, gdzie mamy zakaz tego oficjalny na opakowaniu. Zacznijmy sobie od rzeczy może najmniej ważnej tego elemenciku i on również jak przy Jasiu Fasoli jest chyba identyczny, chociaż spójrzcie jakie tu ma niedoróbeczki, niedorobionka, już na starcie ma ryski, już na starcie patrzcie jak on jest zniszczony. No ale cóż, wszak to jest Aliens, on się zawsze rozwija w ciele obcym, w sensie nie swoim i gdzieś tam go niszczy, więc tutaj również tak było. Już patrzcie jakie rysy tutaj mamy, ajajaj przed otwarciem, ależ ten aparat to ładnie oddaje. Natomiast co mamy tutaj? Mamy, o, bardzo ciekawy element, to jest ten element. Jest też rzeźbiony w jakiś sposób, na twardy jest, dobra. Tego mu nie można zarzucić w żaden sposób, to nam się nie wygina. Całkiem ciekawy, całkiem ładny, również jeżeli chodzi o jego nóżki. Wchodzi to całkiem fajnie, to tego nie zarzucę. Nóżki zdecydowanie a la Grievous bym rzekł, ten z Lego Grievous, niż obcy. No takie, aha, bo ja w ogóle... No dobra, w ogóle jak on właściwie ma te nogi? To jest teraz pytanie, jak on właściwie ma te nogi. Właśnie po to by się przydał kartonik i... Kurde, szczerze, chociaż jestem fanem obcego, to wydaje mi się, że tak zdecydowanie ma te nogi. Jestem fanem obcego, więc powinienem znać na wylot, jak wygląda obcy. Natomiast przez to, że te nogi nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać, ciężko zdecydować. Nie no, tułów typowy od szkieleta, to już widzieliśmy. Nóżki, w przeciwieństwie do Jasia Fasoli, tu chodzą spoko. No ale w takich motywach zawsze chodzą spoko, więc tu nie mamy się co dziwić. No i mamy również, widzimy ogon od obcego, bardzo ładnie wykonany. Tu się nie przyczepię absolutnie, bo no pierwsza klasa. No i nawet nie jest porysowany tak jak tamto, ma jakieś wyżłobienia, nie, naprawdę bardzo ładnie zrobiony. Przyczepmy mu więc rączki od droidów z Lego, bo tak w Lego wyglądają rączki droidów. A cóż to za... Nie, myślałem, że będzie buncik przed wszczepieniem, ale nie ma bunciku. No i cóż, no i przez te właśnie elemenciki, że droidowe, czyli te tutaj, troszkę to kurde czuć chyba jednak, chociaż, bo ja wiem, nakładamy mu również to coś. No i będziemy nakładać mu główkę. Główka. Łap ostrość na główce. No, nie ma co kochani, nawet ładna, nawet ciekawa, ze słowo, co zasadą jest ciekawa. Fajna nawet, kurczę, nie jest kochani źle. Pamiętacie, że ja przy Jasiu Fasoli to mówiłem, szczękę musimy mu teraz włożyć i to pewnie będą cyrki. Nawet jak nie chiński cyrk, dobra, wskoczyło i nawet nie lata to luźno. W sensie jak zamkniemy to jest zamknięta, jak otworzymy jest otwarta. Przypuszczam, to się obrusza. Nie no, jestem trochę pod wrażeniem od wzorowania i tego, jak to jest fajne, w sensie, że nie jest złe po prostu, mówiąc kolokwialnie. Dołóżmy mu główkę, bo tu ma takie, widzicie, dość, no, heks, a nie kółko jak Lego. Nakładamy i czy będzie buncik? Czyżby był buncik? Nie ma buncika, po prostu trzeba to wrzucić pod odpowiednim, kochanieńcy, kątem. A cóż, no i chyba zapowiada się nudny odcinek, bo konstrukcja jest całkiem udana. Nóżki mu wychodzą ten, no faktycznie tu, gdy się przyjrzymy na tą lukę, no iluzja dość mocno pęka, to trochę jeszcze widzicie, lata nie tylko na boczki, nie tylko widzicie, że się troszkę buja, ale i ten. No można by się śmiać, że to wzorowanie bującego się ogonka, ale nie do końca. Tu z tyłu, no tak to wygląda. Czy głowa mu się w jakikolwiek sposób obróci? Tak, głowa mu się w jakikolwiek sposób obraca, aczkolwiek to jest tylko pełny jej manewr obracania. Nie no kochani, nie ma co. Nie jest źle. To na pewno, nie możemy powiedzieć, że jest źle. Sprawdźmy jeszcze jak on stoi. Okej. No, łatwo odchodzi od studów. I to może być trochę problem. W sensie, bardzo ciężko się go w study wszczepia. A jak już wszczepimy w study, to łatwo odchodzi. To niestety duży minus.
Natomiast całkiem fajnie odwzorowany obcy, nic mu luźno nie lata, rączki chodzą normalnie jak w Lego, tu może minimalnie lżej, to fakt, ale nie na tyle widzicie, żeby gdzieś opadały same, czy żeby się działo coś brzydkiego. Maksymalne odchylenie jego ręk do góry to jest takie oczywiście, przez tutaj te ramienniki nóg, no to możemy dowolnie nimi machać, natomiast może być problem z przyczepianiem go faktycznie do studów i z taką zabawą luźną, bo widzicie, średnio trzyma się tych studów. Przypuszczam jednak, że gdybym kupił 5 modeli, każdy z 5 zachowywałby się inaczej. A powiem więc tak, gdybyśmy sobie to położyli na półce, nie ruszali tego, nie dotykali i wrzucili jakiegoś mocka, dużo ludzi mogłoby twierdzić, że wow, fajny obcy z Lego, a to nie jest z Lego. Jakość jest ok, jak najbardziej, wygląd też w miarę. Myślę, że nawet Lego by tego dużo lepiej nie rozwiązało. Kurczę, nie wiem, czy to docisłem w ogóle do końca tą główkę, albo ona wypada. Także no ja chyba teraz się będę bał spać po nocach, bo ja zawsze się obcych bardzo bałem. Nie wiem, co ja z nim zrobię. Może wyślę jakieś moje konkurenci, żeby oni się jednak bali, bo no nie jest źle, kochani. Jeżeli nie macie więc ksenofobii przed ksenomorfami, możecie śmiało wejść na AliExpress i go kupić. Tym bardziej, że wiem, że obcy występował tam w kilku różnych wariantach, nie tylko takim. Było kilka różnych obcych i chyba czas będzie nadrobić i nadkupić. Nie wiem, czy to teraz ta ręka specjalnie wypadła, żeby mi obrzydzić ten zestaw, czy co? Aczkolwiek coraz więcej wad mu widzę wychodzi, bo na przykład pokręciliśmy tą rączką, ta rączka podważyła tu ten naramiennik, widzicie jak się dzieje i ten naramiennik podwyższa główkę, czyli po prostu sprowadza się do tego, że ładnie wygląda jak stoi i tyle. No to może jednak 7. No, to jednak 7. Jednak 7, bo kurczę, jak ruszamy tą rączką, tą podważa, to się w sumie kiwa. Dobra, jednak, o, albo wypada, nie, dobra. Ależ bym mu dał wysoką ocenę. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych oczywiście na tym kanale. Nie brakuje to odcinków z podróbkami klocków Lego. Wkrótce będzie ich oczywiście jeszcze więcej, więc koniecznie subujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia wkrótce w tym kolejnym specjalu.